Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Błażej Spycharski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, Komisja Europejska chce, by Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył kary finansowe na Polskę w związku z funkcjonowaniem ciągle ograniczonym, ale jednak Izby Dyscyplinarnej. Co na to pan prezydent? W końcu to on jest ojcem tej Izby jako autor projektu o Sądzie Najwyższym. Panie redaktorze, na razie mamy do czynienia z wypowiedziami medialnymi polityków, członków Komisji Europejskiej. Czekamy jako Polska na oficjalne stanowisko, na oficjalną informację w tej sprawie i wtedy będziemy mogli się do niej odnosić. No z całą pewnością będziemy korzystali ze wszystkich praw, które Polsce przysługują. No tylko, że rząd no wczoraj chociażby ustami swojego rzecznika Piotra Millera zapowiada zmianę, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną. No być może ta Izba w ogóle zniknie. Czy prezydent Andrzej Duda będzie brał udział w tworzeniu tego nowego prawa, jeżeli chodzi o sądownictwo, bo to w końcu, tak jak już wspomniałem, on jest autorem tych poprzednich projektów, tych poprzednich ustaw. Panie redaktorze, oczywiście, że Ośrodek Prezydencki współpracuje z rządem w tej sprawie od wielu miesięcy, no bo przecież stanowisko Komisji Europejskiej, cały ten proces przed TSUE trwa już od wielu miesięcy i my tutaj bardzo, bardzo blisko współpracujemy zarówno kancelarią pana premiera, jak i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak i z Ministerstwem Sprawiedliwości. Zostałoby wypracowane pewne rozwiązanie i przesłaliśmy nasze stanowisko, polskie stanowisko do Komisji Europejskiej w połowie sierpnia, gdzie przedstawiliśmy, jakie mamy pomysły i jakie chcemy zaproponować parlamentowi rozwiązania, także w zakresie Izby Dyscyplinarnej, ale one mówiły o szerszym kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości. To jakie są te propozycje, panie ministrze? Ja byłem absolutnie przekonany, że teraz jest ten moment, kiedy można rozmawiać, kiedy można dialogować, kiedy Komisja Europejska będzie ewentualnie mogła wnosić do polskiego rządu o wyjaśnienie jakichś niuansów, czy rzeczy, które są dla Komisji, nie wiem, niezrozumiałe. Ale to jak ma się zmienić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, panie ministrze? Jest jednak w pewnym sensie zaskakujące. Ale to jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, to co miałoby się zmienić? Jak ona miałaby inaczej funkcjonować, być umocowana, żeby odpowiadało to oczekiwaniom Komisji Europejskiej? No panie redaktorze, stanowisko Komisji Europejskiej jest znane, stanowisko TSUE jest znane i stanowisko polskiego rządu jest znane. My no ale to polskiego rządu się zmienia, jak rozumiem, więc pytam, jak się zmienia? Są wewnętrznymi sprawami państwa członkowskiego i tutaj Komisja Europejska według nas wychodzi poza traktaty. Natomiast, no panie redaktorze, w ramach współpracy, w ramach wspólnego ponoszenia odpowiedzialności za to, co się dzieje w Unii Europejskiej, my jesteśmy gotowi do współpracy, my jesteśmy gotowi do wspólnego wypracowywania rozwiązań. Natomiast no to wszystko musi się odbywać w duchu rozmowy, dialogu. No, a przyzna pan, że sytuacja, w której polski rząd wysyła w połowie sierpnia stanowisko polskiego państwa w kwestii podnoszonej przez TSUE, Komisja Europejska po, no, powiedzmy, 3 tygodniach podejmuje, na razie tak jak powiedziałem, to prawda, medialne decyzje, pokazują tylko w sferze medialnej, o tym, żeby wystąpić o nałożenie kar, no to raczej to nie jest forma dialogu, tylko to jest forma nacisku nieuprawnionego, tak trzeba to powiedzieć. Panie ministrze, czy te zapowiadane zmiany w Sądzie Najwyższym, w Izbie Dyscyplinarnej to jest kapitulacja? Bo przypomnę dwie wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Listopad 2019, Izba Dyscyplinarna to droga do sprawiedliwości. Styczeń 2020, próbują nam odebrać nasze prawo do posiadania uczciwego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy. Nie pozwólmy, aby inni decydowali za nas. Musimy utrzymać w naszym kraju Izbę Dyscyplinarną. To w takim razie, jeżeli system dyscyplinarny, jeżeli chodzi o sądownictwo, musi istnieć, to jest nasze stanowisko. I tu jesteśmy gotowi, tak jak wspomniałem, do rozmów co do szczegółów, co do poszczególnych rozwiązań. Natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi funkcjonować, bo pan doskonale wie, ja wiem, Polacy wiedzą, ile mieliśmy sytuacji absolutnie nieodpowiedzialnego zachowania sędziów, ale też pokazywania, że sędziowie są poza jakąkolwiek odpowiedzialnością za własne czyny. To jest, ten system dalej tak funkcjonować nie może. Stąd ten pomysł powołania Izby Dyscyplinarnej. No, jeżeli ta Izba miałaby zmienić swoją formułę, to jesteśmy gotowi do rozmowy, ale tak jak powiedziałem, to, że odpowiedzialność dyscyplinarna
także sędziów musi istnieć, nie ulega żadnej wątpliwości. Panie ministrze, tak już kończąc ten wątek sądownictwa, no to jaki jest kształt dzisiaj wymiaru sprawiedliwości, to w dużej mierze kwestia właśnie pana prezydenta, bo zawetował ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawił swoje, one zostały przyjęte. Po tych 4 latach prezydent jest zadowolony z tego, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości po proponowanych przez niego zmianach. To jest lepszy wymiar sprawiedliwości, udała się ta reforma, ona jest zdaniem pana prezydenta skuteczna. Jak prezydent ocenia te zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Panie redaktorze, reformowanie wymiaru sprawiedliwości, jak pan zresztą może zauważyć, jest wyzwaniem szalenie trudnym. Czy się udało panu prezydentowi, czy nie? Takim, który napotyka ogromny opór instytucji, którym do tej pory funkcjonowało się dobrze, bo te instytucje były po prostu poza jakąkolwiek kontrolą. No, panie ministrze, pytanie jest banalne. Czy prezydent uważa, że się udało, czy że się nie udało? Ale panie dyrektorze, ta reforma cały czas trwa. Tak jak powiedziałem, to jest długi, skomplikowany proces. No tak jak pan widzi, podczas którego pojawiają się różnego rodzaju przeszkody, no ale panie dyrektorze, spokojnie będziemy reformowali nadal wymiar sprawiedliwości. To jest bardzo ważne zadanie. Spokojnie, niespokojnie, no trwa to już lata, panie ministrze, efektów panie nie widać. Coś, czego wymagają od nas po prostu Polacy. No tak, tylko że nie wiem, czy ci Polacy są dzisiaj zadowoleni z tego, jak wymiar sprawiedliwości działa po reformach pana prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji chciałem zapytać, tak zwane Lex TVN. No, pan prezydent wysłał sygnały, że no, nie podobają mu się te zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy należy je tak jednoznacznie czytać? Prezydent w obecnym kształcie zawetuje Lex TVN. Panie redaktorze, przede wszystkim ta ustawa nie jest dzisiaj na biurku prezydenta, więc jaki będzie jej ostateczny kształt, to musimy zobaczyć i poczekać do momentu, w którym ta ustawa na biurku prezydenta się pojawi. To po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, prezydent bardzo wyraźnie odniósł się do tego, jakimi kryteriami kieruje się i będzie się kierował przy podejmowaniu decyzji o tym, czy dana ustawa będzie elementem polskiego porządku prawnego, czy nie znajdzie uznania w oczach prezydenta. Prezydent to wyraźnie wyartykułował, wyraźnie przypomniał, jakie są najistotniejsze kwestie, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji co do ustaw. No i oczywiście można to odczytywać w kontekście przywołanej przez pana ustawy, ale także w kontekście innych ustaw, bo przecież różnych rozwiązań, które wpływają na biurko prezydenta, jest wiele. Czyli rozumiem, że na ten moment nie powie pan minister, że ta ustawa zostanie zawetowana, jeżeli na biurko prezydenta w takim kształcie, w jakim wyszła z Senatu. Na ten moment to mogę powiedzieć tyle, że ta ustawa nie leży na biurku prezydenta. Panie ministrze, ale jeżeli prezydent nie ocenia projektów ustaw, zanim do niego nie trafią, no to tutaj jednak chyba tę zasadę złamał, bo wprost o tym jednak mówił pan prezydent. Że... Panie redaktorze, no przed chwilą o tym powiedziałem. Prezydent wyraźnie przypomniał w swoich wystąpieniach, jakimi kryteriami kieruje się w pełnieniu swoich obowiązków. Jedną z prerogatyw prezydenckich jest odnoszenie się do ustaw, które trafiają na biurko prezydenckie i prezydent wyraźnie wyartykułował, przypomniał, jakimi kryteriami kierował się i będzie się kierował przy podejmowaniu decyzji co do konkretnych rozwiązań prawnych. Panie ministrze, czy pan prezydent zaangażuje się, czy kancelaria prezydenta zaangażuje się w sytuację w służbie zdrowia? Trwa protest ratowników medycznych, no, wywołuje to potężne problemy w wielu miastach, w Warszawie między innymi. I jakiej aktywności tutaj możemy się spodziewać? Czy może będzie mediował pan prezydent, urzędnicy prezydenta w tej sprawie? Panie redaktorze, prezydent i kancelaria prezydenta od samego początku prezydentury, od pierwszej kadencji angażują się w rozwiązywanie problemów służby zdrowia. Przypominam, że wiele rozwiązań, które powstawały w Pałacu Prezydenckim właśnie w zakresie służby zdrowia, stawało się później elementem polskiego porządku prawnego. No choćby przypomnieć ten największy sukces prezydencki w tym zakresie, czyli Fundusz Medyczny, powołanie specjalnego funduszu. Ale czy tutaj teraz będzie jakieś konkretne działanie? Bardzo dużo. Teraz, panie redaktorze, funkcjonuje w Pałacu Prezydenckim Rada do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie Rzeczypospolitej. Tam rzeczywiście dyskutowane są bardzo szeroko problemy służby zdrowia, podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy. Pani minister Bogna Jankę, bo rozumiem, że nawiązuje pan do wypowiedzi pani minister, która jest odpowiedzialna w pałacu za dialog ze stroną społeczną, zaprosiła przedstawicieli ratowników medycznych, którzy sami przecież wcześniej
podnosili taką prośbę w przestrzeni publicznej. Rozumiem, że terminu jeszcze nie ma, tak? Do Pałacu Prezydenckiego, zaprosiła na rozmowy, zaprosiła do dialogu. No bo panie doktorze, w formie dialogu możemy rozwiązywać wiele problemów. No i mam takie absolutnie stuprocentowe przeświadczenie, że akurat rządy Zjednoczonej Prawicy, akurat ta formacja, która dzisiaj odpowiada za pełnienie władzy w Polsce, mówię o tym takim szerokim pełnieniu władzy w Polsce, ten dialog stosuje i w formie dialogu rozwiązuje. To jeszcze jedna sprawa, panie ministrze. To jest najwłaściwsza forma. Najwłaściwsza forma, w której można wypracować dobre rozwiązania. To jeszcze jeden temat na forum ekonomicznym w Krynicy, w Karpaczu. Obecny jest Jurij Woskwiesiński z białoruskiego KGB. Mamy stan wyjątkowy, słyszymy o wojnie hybrydowej, a na takiej imprezie z dostępem do najważniejszych polityków agent białoruskiego KGB? To niepojęte chyba. Panie redaktorze, ja przypominam, że organizatorem forum ekonomicznego w Karpaczu jest prywatny podmiot. Ale wiza ktoś jeszcze musiał dać temu człowiekowi. Studiów Wschodnich i to ta fundacja organizuje forum i to ta fundacja zaprasza uczestników na to forum. Natomiast ta sprawa oczywiście musi być wyjaśniona przez służby. Myślę, że wszyscy tego oczekujemy, żeby zostało wyjaśnione, jak to się stało, że ta osoba, ten pan jest w Karpaczu, ale przypominam jeszcze raz, że to jest wydarzenie, które jest organizowane przez prywatny podmiot. To nie jest wydarzenie, które jest organizowane przez państwo polskie czy przez instytucje państwa polskie. A mówił to Błażej Spycharski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia jutro. Kolejne sedno sprawy oczywiście 8.45. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już super raport Kamili Biedrzyckiej. Serdecznie państwa na ten program zapraszam. Dzień dobry państwu, to jest program Super Raport Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę państwa gościem Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, z Inicjatywy Polskiej. Później mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat z Inicjatywy Wolne Sądy. Będziemy oczywiście mówić o tym, co spadło wczoraj na nas bardzo nieprzyjemną informacją, czyli Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów, czyli chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Według Komisji Europejskiej nie wprowadziliśmy wszystkich środków zapobiegawczych, które to mieliśmy wprowadzić decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii. Właśnie. Agresja, hipokryzja, szantaż i wymuszenie. Takich słów używa minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro właśnie w tej sprawie. Mówi, że rząd nie cofnie się o kroki, że trzeba kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Co oznacza dla nas brak pieniędzy z Unii? Czy rzeczywiście zamrożenie funduszy jest sprawą realną? O tym dziś w super raporcie. Bardzo ciepło państwa zapraszam już po 9:00. A teraz raport z anteny. Zróbcie głośniej. Są poważne utrudnienia na trasie w Wielkopolsce. Zdarzyło się tam 8 samochodów. Od tego zaczynamy. To będzie największy proces karny w historii Francji. 20 osób odpowie za zamachy z 2015 roku w Paryżu. Wolność Britney na wyciągnięcie ręki. Ojciec piosenkarki oficjalnie rezygnuje z roli jej kuratora. W sądzie złożył już wniosek w tej sprawie. I na początek pilna informacja dla kierowców. 8 samochodów zdarzyło się na Krajowej 92 w Wielkopolsce. To na wysokości Swadzimia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. W miejscu wypadku już tworzą się ogromne korki. Rząd zajmie się pomocą dla przedsiębiorców, którzy działają na terenach objętych stanem wyjątkowym. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów planowane jest przyjęcie specjalnej ustawy. Przewiduje ona rekompensaty dla mieszkańców przygranicznego pasa z Białorusią. To będzie około 65% przychodów, które liczone są za 3 poprzednie miesiące, czyli za tegoroczne miesiące dla tej działalności, czyli miesiące bardzo korzystne, bo z punktu widzenia działalności turystycznej to są najbardziej optymalne miesiące. Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Pomoc jest potrzebna, bo realnie z każdym dniem tracimy, komentuje Maksymilian
Jan Witczak z tatarskiej jurty w Kruszynianach. Dla nas i dla wielu innych tutaj osób, które działają w branży gastronomiczno-turystycznej, ten wrzesień to jeszcze jest miesiąc, gdzie ci goście przyjeżdżają, gdzie można odłożyć pieniążki albo na zimę, bądź też na jakieś inwestycje. Natomiast jeżeli tutaj spotkamy się z tym, że będziemy mieli po prostu zwrot kosztów działalności bez pokrycia korzyści, no to na tym stracimy. Projekt rządowej ustawy prawdopodobnie zostanie skierowany do Sejmu jako pilne. To są wiadomości Vox FM. To największy proces karny w historii Francji. Dziś przed sądem stanie 20 oskarżonych o współudział w atakach terrorystycznych z listopada 2015 roku. 12 z nich grozi dożywocie. Ze szczegółami Konrad Traczek. W procesie będzie sądzony m.in. Salah Abdeslam, jedyny żyjący członek grupy kierowanej przez terrorystów Państwa Islamskiego. Przypomnijmy, 13 listopada 2015 roku zamachowcy zabili 130 osób i ranili ponad 350 w Paryżu i pobliskim Saint-Denis. Ataki rozpoczęły się około godziny 21. Grupa zamachowców-samobójców wysadziła się w powietrze przy Stade de France. Terroryści ostrzelali także z broni maszynowej tarasy 6 restauracji i kawiarni oraz dokonali zamachu w klubie muzycznym Bataclan. Wyrok w sprawie tragicznych wydarzeń sprzed 6 lat spodziewany jest pod koniec maja przyszłego roku. Mam dosyć nadgodzin i braku szacunku. Pracuję non-stop. Nie stać mnie na wakacje. Takie wpisy nauczycieli na forach internetowych pojawiają się coraz częściej. W całym kraju brakuje już 10 tysięcy pedagogów. Na dłuższą metę to frustruje i zniechęca do pracy, mówi nauczycielka Justyna Dracz z Liceum Chocimska w Warszawie. Widzę to w grupach nauczycielskich, że jest bardzo dużo postów o rezygnacjach albo przejściu do właśnie szkół niepublicznych. To już jest bardzo alarmująca sytuacja. Lepiej nie będzie, bo rząd nie przewidział w nowym budżecie podwyżek dla nauczycieli na przyszły rok. Mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota bazowa, która stanowi punkt wyjścia do kształtowania naszych wynagrodzeń, ale także innych elementów pochodnych, wynosi dokładnie tyle, ile wynosiła 2 lata temu, a więc 3537,80 zł. Tylko w Warszawie wolnych wakatów dla nauczycieli jest 3000. Na koniec Stany Zjednoczone. Ojciec Britney Spears złożył już w sądzie wniosek o zrzeczenie się kurateli nad córką. Sprawuje ją od 13 lat, kiedy amerykańska wokalistka przeszła załamanie nerwowe. Ona sama zabiega o uwolnienie się od niego od dłuższego czasu. W ciągu ostatnich 2 lat 2 razy wnosiła o odsunięcie ojca z roli jej kuratora. W lipcu określiła ich związek jako przemocowy i oświadczyła, że odmawia występów pod kontrolą Jamie'ego Spearsa. Britney chce sama decydować o własnej opiece medycznej i finansowej. Marta Kiermasz, Paweł Dącbach, bardzo dziękujemy. Raport z anteny oczywiście wraca do Państwa, przypomnę, gdyby ktoś nie pamiętał, o godzinie 10. Także już zapraszam na tę dawkę najświeższych informacji, a w swoim imieniu zapraszam na niemal całą godzinę, którą teraz razem spędzimy. Za chwilę Państwa gościem Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, z Inicjatywy Polskiej, później mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy, adwokat. Oczywiście o wymiarze sprawiedliwości będziemy rozmawiać, w wymiarze sprawiedliwości w kontekście sporu z Unią Europejską, bo przypomnę Państwu, Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii o nałożenie kar finansowych na Polskę w związku z tym, że w dalszym ciągu funkcjonuje przy Sądzie Najwyższym Izba Dyscyplinarna, która według Unii Europejskiej i według... Musiałam na chwilkę przerwać, dlatego że słyszę w słuchawce coś, czego chyba zupełnie słyszeć nie powinnam. Więc jeśli można wyłączyć, to będę zobowiązana, bo nie mogę zebrać myśli. Bardzo dziękuję. Już mam ciszę. Mogę spokojnie z powrotem do Państwa mówić. Wracając, Izba Dyscyplinarna według Unii Europejskiej jest nielegalnie powołana, nie powinna działać, no ale premier Mateusz Morawiecki, a właściwie ustami rzecznika rządu, odpowiada, że leży to w gestii pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej i że to od niej tak naprawdę zależy, jakie będą dalsze losy Izby Dyscyplinarnej. No, w każdym razie sytuacja w tej chwili jest taka, że mamy pogrożenie ze strony Komisji Europejskiej bardzo dużymi karami. Mówi się nawet, że to mogłoby być kilkaset tysięcy euro dziennie. No i oczywiście nie trzeba było długo czekać na reakcję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który tę sytuację nazwał agresją, hipokryzją, szantażem i wymuszeniem ze strony Unii Europejskiej, ze strony Komisji Europejskiej. Mówi o tym, że to jest spór polityczny, a nie prawny i w dalszym ciągu podtrzymuje
swoją tezę, która mówi o tym, że my w tej chwili jako Polska prowadzimy wojnę hybrydową, a właściwie Unia Europejska prowadzi z nami jako Polską wojnę hybrydową. Zapomina chyba pan minister, że my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ale oczywiście nie wiemy jeszcze, jak to długo potrwa, dlatego że minister Ziobro mówi tak: ufam, że dojdziemy do takiej konkluzji, która pozwoli te reformy sądownictwa zakończyć, tak aby ona w przyszłości przynosiła efekty, nie bacząc na to, co mówi Komisja Europejska. Nie bacząc na to, co mówi Komisja Europejska. To jest stanowisko Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, stanowisko jego szefa, przynajmniej teoretycznie, Mateusza Morawieckiego, na razie jest zdecydowanie bardziej łagodne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, ci bliżej premiera, twierdzą, że trwają negocjacje z Unią Europejską, z instytucjami unijnymi właśnie w tej sprawie. No pytanie, jak takie posunięcie Komisji Europejskiej i wniosek o ukaranie Polski przez TSUE wpłynie na poziom i na jakość tych rozmów. Ale oczywiście nie tylko o kwestiach unijnych będziemy mówić, choć do tych kar dochodzi jeszcze perspektywa zamrożenia środków pomocowych po COVID-19. To o tym też już Państwo słyszeli, dlatego że w superraporcie od poniedziałku o tym wspominamy, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo uruchomienia mechanizmu pieniądze za praworządność. W związku z tym rzeczywiście coraz więcej takich finansowych kłopotów się pojawia, jeżeli chodzi o nasze uczestnictwo w strukturach unijnych. W sumie 18 planów już jest zatwierdzonych, tych dotyczących krajowych planów odbudowy. Nasz jeszcze nie i nie wiadomo, kiedy zostanie. Część krajów, w tym Francja, Litwa na przykład, Włochy, Grecja, Luksemburg, Belgia już dostały część środków. Nasz plan nawet jeszcze nie jest zatwierdzony. Tak jak powiedziałam, nie tylko kwestie funduszy unijnych, będziemy także mówić o raporcie smoleńskim. Antoni Macierewicz, czyli szef zespołu do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, jak wiemy, od lat przedłuża publikację tego raportu. Ona nie nastąpiła w ubiegłym tygodniu, bo trudno mówić o publikacji, ale raport został w ubiegłym tygodniu przedstawiony. Pojawiły się informacje mówiące o tym, że według Antoniego Macierewicza samolot, czyli Tu-154M, został wysadzony na lewym skrzydle, że na szczątkach samolotu znaleziono heksagen, trotyl, pentryp i tak dalej. I tak dalej. Pytanie, czy jeszcze ktokolwiek Antoniemu Macierewiczowi wierzy, czy zespół pod jego kierownictwem można brać na poważnie te pytania, choć to nigdy nie jest łatwa rozmowa akurat z tą osobą, do Barbary Nowackiej, która straciła mamę w katastrofie smoleńskiej, na pewno padną. Także zapraszam Państwa na te spotkania dziś. Barbara Nowacka, mecenas Wawrykiewicz po 9.30, a teraz już Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu, który wjeżdża oczywiście do siebie ku Państwa radości. Jestem na pewno, tu jak u siebie, zwykle. Więc wjeżdżam. Tak, dzień dobry Kamilo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Od czego my dzisiaj zaczynamy? Zaczynamy od debaty Trzaskowski-Czarnek. Batalia, prawdziwa jejku, batalia. Jak ja bym chętnie to obejrzała. Tak. Bardzo. Tak. Jest, może uda się jeszcze namówić obu panów. A Rafał to chyba Trzaskowski bardziej pana Czarnka trzeba tak namawiać. Rafał to Trzaskowski chyba sam zaproponował, no że nawet może w Super Ekspresie dojść do pojedynku. Pojedynku, Rafał Trzaskowski kontra. Mogę być sędzią? Nie wiem, czy byłabyś bezstronna. Oczywiście, że tak, na jakieś wątpliwości. Trzaskowski rzuca rękawicę Przemysławowi Czarnkowi. Oczywiście namawia go do debaty nad przyszłością edukacji. Chodzi o nowelizację prawa oświatowego, nad którą MEN pracuje, która się wielu samorządowcom bardzo nie podoba. No w największym skrócie wzrasta rola kuratorów oświaty, również przy wyborze dyrektorów szkół. No takie ręczne sterowanie szkołami. Tak, wielu tak twierdzi, wielu tak przekonuje. I w ogóle Rafał Trzaskowski mówi, jeżeli chce mieć nowoczesną szkołę, która będzie uczyła samodzielnego myślenia, pracy w grupie, która będzie przystosowana do wyzwań XXI wieku, a nie szkołę indoktrynacji, która proponuje nam powrót do czasów komunistycznych, to cała ta ustawa powinna trafić do kosza. U nas też od razu odpowiedź Minister mówi tak: ustawa projektowana w naszym ministerstwie wprowadza ochronę prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze światopoglądem rodziców, a nie światopoglądem na przykład pana prezydenta Trzaskowskiego. Ale rodzice tracą wpływ w tej chwili na to, co się będzie działo w szkole, więc ja tutaj pan minister Czarnek jakoś tak średnio prawą ręką przez lewe ucho próbuje pali się rozumaczyć. Szczególnie do starcia jeden na jeden z ministrem Trzaskowskim, ale przekonuje, że przecież tutaj debata jeden z naszych trwa widzów proponuje, że debata, czytam Państwa komentarze, że debata powinna się odbyć po francusku. Po francusku, oui. Parlez-vous français? Nie. No. Nie, no możemy tak spróbować po angielsku, ale nie, nie po francusku. Nie, ale minister Czarnek na pewno powie, że jesteśmy w Polsce, no, i w Polsce mówimy po polsku. Przekonuje też, że jest coś takiego jak zespół do spraw statusu nauczyciela, tam są też przedstawiciele samorządów, nie tylko Warszawy, i tam ta ustawa jest procedowana. No, ale wiadomo, że tak naprawdę ostateczny kształt ona przybierze
w Sejmie i w Senacie. Mhm. Zobaczymy, co się będzie z tym dalej działo. To jest bardzo ciekawa sprawa, tym bardziej, że protesty nauczycieli szykują nam się między innymi z tą ustawą. Właśnie oni mają dołączyć do tego ogólnego takiego społecznego protestu, który chyba już w sobotę, 11 września, to jest dzień protestu pracowników ochrony zdrowia. O tym też na pewno będziemy mówić, więc trudne dni przed rządem Mateusza Morawieckiego, na pewno. Teraz Janusz Korwin-Mikke, ulubieniec wielu z Państwa, bo ja wiem, że wielu konfederatów nas ogląda, no ale informacje nie są dobre. Wreszcie wie, co czują niepełnosprawni. Tak przedstawiamy to dzisiaj w gazecie. Janusz Korwin-Mikke, ja nie pamiętam, czy o tym mówiłem w programie, spadł z drabiny jakiś czas temu. Chyba mocno to jeszcze było w czasie naszych wakacji. Mocno się bardzo połamał, trafił do szpitala, miał operację na SuperExpressie. Dzisiaj Państwo widzą zdjęcia. Porusza się na razie albo o wózku, albo na specjalnym balkoniku. My tu przypominamy słowa, Janusz Korwin-Mikke wielokrotnie mówił na temat niepełnosprawnych, mocno, tak delikatnie mówiąc, kontrowersyjne rzeczy. Przypominamy tu takie: pojawienie się na WF dziecka na wózku jest skandalem i rzeczą niedopuszczalną, kiedy kobieta ma pryszcz na twarzy, stara się nie wychodzić z mieszkania, podobnie z inwalidami. Tak mówił kiedyś Janusz Korwin-Mikke. No znamy Boże, te jego poglądy, przypominamy je. I właśnie senator Jan Filip Libicki, no znany polityk, oczywiście, zaangażowany polityk. W tej chwili Koalicja Polska. Znany nie tylko z tego, że porusza się u wózku, ale również, że swoje właśnie, pomimo swojej niepełnosprawności, jest po prostu pełnosprawnym politykiem, znanym bardzo i myślę, że przez wielu z Państwa lubianym. Właśnie on tu mówi, że ma nadzieję, że ludzie pod wpływem nieprzyjemności są w stanie się zmienić. Wierzę, że ten dramat wzbudzi u niego nieco więcej empatii i szacunku dla osób w gorszej sytuacji życiowej. Okej. Okay. No, panu Januszowi życzymy powrotu do zdrowia. Tak, Jan Fiotorowicz, zastępca redaktora naczelnego SuperExpressu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Spokojnego, dziękuję dobrego Państwu. Dnia. Widzimy się jutro do o 9. Odjeżdżam. Już za chwilę Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Przede wszystkim o kwestiach funduszy unijnych będziemy rozmawiać. I nie tylko funduszy, tak jak Państwu obiecałam, ale zanim to spotkanie, to proponuję, żeby Państwo jeszcze przypomnieli sobie, co wczoraj mówił wiceminister sprawiedliwości, pan Michał Woś, który podczas naszej rozmowy przypominał o tym, że Solidarna Polska bardzo konsekwentnie sprzeciwiała się strategii rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo konsekwentnie mówiła o tym, że uruchomienie mechanizmu pieniądze za praworządność to jest utrata części naszej suwerenności. No i teraz, mówiąc krótko, premier Morawiecki naważył piwa, więc sam musi je wypić. Proszę posłuchać, jak to brzmiało, a już za chwilę Barbara Nowacka. Jako urzędnik bym działał zgodnie z prawem i nie naruszałbym traktatów europejskich, a urzędnicy Unii Europejskiej, komisarze tymi różnymi wypowiedziami i tak dalej, stosując pozaprawne mechanizmy nacisku politycznego, próbują wywierać wpływ na działania wewnętrzne kraju. Ale na to się zgodził premier. Na to się zgodził premier, nie, premier, panie ministrze. Premier nie zgodził się, pani redaktor, z całym szacunkiem pani zna moją sympatię i Solidarnej Polski do pana premiera, ale premier nie zgodził się na to, żeby urzędnicy brukselscy bez kryteriów, jakichkolwiek kryteriów prawnych, czyli stosując kryteria polityczne, bo w tym przypadku stosują kryteria polityczne, naruszali prawo. Na to się premier nie zgodził. Premier się nie zgodził na to, żeby konstytucja była niżej w hierarchii niż prawo europejskie. Ale nikt nie oczekuje, że konstytucja ma być niżej w hierarchii. I jednocześnie, no, wielu tak twierdzi, na opozycji także, i to jest problem. My mówimy wyraźnie, polska konstytucja daje uprawnienia polskiemu rządowi do chociażby organizacji wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Prawo europejskie w ani jednym traktacie, ani w traktacie Unii Europejskiej, ani o funkcjonowaniu Unii, w ani jednym miejscu nie daje uprawnień Unii Europejskiej do ingerowania wewnętrzną organizację wymiaru sprawiedliwości. I to jest klucz problemu. Panie ministrze, stosowanie czy państwo są gotowi na utratę tych środków unijnych? Zapytam wprost, bo jakby rzeczywistość mamy taką, jaką mamy. Państwo mogą nad nią płakać, rwać włosy, ale ona jest taka, jaka jest. I teraz pytanie, co dalej? Bo rozumiem, że rząd, minister Szymański, premier Morawiecki prowadzą negocjacje w tej sprawie. Padają słowa o wojnie hybrydowej od ministra sprawiedliwości w tym samym czasie. No i teraz właśnie po raz kolejny pytam, co dalej? Czy państwo jako rząd są przygotowani na to, że te środki będą zamrożone, że nie będą wypłacone? Że ten słynny nowy polski, zwał jak zwał, ład, w dużej części miał być finansowany właśnie ze środków unijnych. I co dalej teraz? Ja powiem jako stanowisko Solidarnej Polski, że my na pewno nie będziemy, nie wiem, triumfować w żaden sposób i mówić, a nie mówiliśmy, ale przed pewnymi scenariuszami ostrzegaliśmy. Tak, to prawda. Jeżeli się przekazuje takie narzędzia, gigantyczne, potężne narzędzia de facto nacisku politycznego Unii Europejskiej, to trzeba myśleć o planie A, B, C i D. A jest plan B, C i D? I mam nadzieję, że ci, którzy negocjowali, na to się godzili, ten plan A, B, C i D gdzieś tam w swoich szufladach mają. Pierwszym gościem Ekspresu Biedrzyckiej dziś Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Od razu uprzedzam, że pani poseł
dużą determinacją się wykazała i takim szacunkiem wobec Państwa, naszych widzów, ponieważ przyszła do nas z zapaleniem krtani, a zorientowała się Pani, że to dzisiaj rano dopiero, tak? Obudziłam się niestety rano z takim dziwnym głosem, no ale uważam, że to jednak nie można pani powiedzieć, że się... nas na lodzie. No dokładnie. Więc jestem, proszę mi wybaczyć, także, że mam głos jak ministra w obronę wiecu. Gdyby zabrakło głosu, to ja będę proszę zadawać dłuższe pytania, więc proszę w razie czego mówić, jak to coś będzie nie tak. To jest szczęście, że polityk będzie mówił znacznie mniej niż zazwyczaj. Tak, to prawda. I na temat. To prawda. Zobaczymy. Dobrze, pani poseł, my się tutaj uśmiechamy, ale sytuacja delikatnie mówiąc do najprzyjemniejszych nie należy. Zacznijmy może od kwestii blokady środków z Unii Europejskiej, albo nie, inaczej. Może od tego, co się wydarzyło wczoraj, czyli tego wniosku Komisji Europejskiej o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o kary dla Polski w związku z tym, że nie stosuje się do orzeczeń TSUE. Tym razem chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Bardzo mocny komentarz ministra Ziobry, który powiedział: agresja, hipokryzja, szantaż, wymuszenie, spór polityczny, a nie prawny. Co pani na to? Pan minister Ziobro odpowie za swoje czyny, również w wymiarze sprawiedliwości, ale również za to, na jakie konsekwencje naraża Polska jego zła polityka. Jeżeli ktoś szkodzi interesom Polski, to szkodzi pan Ziobro, bo to przez niego polscy przedsiębiorcy, polscy ludzie pracy nie będą mieli dostępu do środków, które nam jako narodowi przysługują. Mhm. Tylko dlatego, że robią zamach na sądownictwo, że nie chcą niezależnych sądów. Przecież oni doskonale wiedzieli o problemie z Izbą Dyscyplinarną. To jest rzecz do naprawienia. Mieli czas. Nie robią tego celowo, bo chcą nas wyprowadzać powoli z Unii Europejskiej. To niestety już nawet nie jest powoli. To jest coraz szybciej. Nie można być kawałkiem w Unii. Albo się deklarujemy, że jesteśmy państwem praworządnym, państwem bez korupcji, państwem uczciwym i spełniamy kryteria, a nie, że tylko bierzemy pieniądze wtedy, kiedy nam są potrzebne, a nie spełniamy norm, również wobec naszych obywateli. To jest zwykłe świństwo, co robi Ziobro i co robi polski rząd w stosunku do polskiego pracownika i pracodawcy. No dobrze, tylko są argumenty, które, jak sądzę, do wielu wyborców mogą trafiać. Argumenty używane przede wszystkim przez przedstawicieli Solidarnej Polski, ale coraz częściej także przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Unia traktuje nas inaczej niż pozostałe kraje wspólnoty, że nam nie wolno tego, co wolno Niemcom, że podobny sposób powoływania sędziów występuje także w innych krajach Unii, także w Niemczech między innymi, że to jest po prostu walka z prawem i sprawiedliwością, a nie walka o wartości unijne. Po pierwsze, oczywiście istnieją różne modele powoływania sędziów, ale jest to system, który jest spójny i przestrzegany. Problem Polski jest nie taki, że ma powołuje sędziów w ten czy inny sposób, tylko że niezgodnie ze swoim prawem powołuje sędziów. To jest problem. Mhm. Oni mogli zmienić przepisy, ale nie zrobili ich w sposób właściwy. Pamiętamy te ukrywane podpisy, pamiętamy dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. To w tym jest problem. Dwa, oczywiście niestety teraz Unia nie traktuje Polski tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas traktowali. Ale to są lata działań PiS-u. Zaniedbań, zaniechań, nieobecności, niechęci w tłumaczeniu, niechęci we współpracy, antyunijnej propagandzie w mediach. Ja bym chciała, żeby Polska była traktowana tak, jak my jako naród na to zasługujemy. Tylko niestety nasi rządzący doprowadzili do sytuacji, w której faktycznie jesteśmy cały czas pod obserwacją, bo łamiemy swoje przepisy, łamiemy prawa człowieka, łamiemy prawa obywatelskie, krok po kroku, w każdym miejscu łamiemy zasady wolności mediów, niezależności sądów i robi to polski rząd. Nie chcieli tego dialogu z Unią i teraz się dziwią, że Unia patrzy na nich inaczej, niż byśmy chcieli. Ale skończyła się pani zdaniem ta zabawa z Unią Europejską, bo przecież to już trwa kilka dobrych lat. Najpierw był uruchomiony artykuł 7, później był szereg rozmów, ostrzeżeń, gruźb, w cudzysłowie rzecz jasna właśnie, że może być kłopot w związku z tym mechanizmem pieniędzy za praworządność. Pani zdaniem tam ktoś już stracił cierpliwość i w tej chwili rzeczywiście to będzie efekt domina i że to się bardzo szybko będzie rozwijać, Unia Europejska nie działa na zasadzie, że ktoś straci cierpliwość. Unia Europejska dawała terminy. To nie jest kwestia, że puściły komuś nerwy. Mm-hmm. To jest kwestia tego, że nie dotrzymujemy żadnych terminów i żadnych zobowiązań. To nie jest tak, że obrażona osoba się złości na Polskę albo ktoś Polski nie lubi. To jest tak, że czekali, tak jak z Turowem. Były możliwości, były działania, była chęć ze strony Czechów rozwiązania problemu, a my nic. Rządowi się wydaje, że jak zamkną oczy i będą je tak mocno trzymali zaciśnięte, to problem zniknie. Nie zniknie i on to widzi. I gdyby przeciwdziałali, tak jak właśnie w kwestii Turowa, tak samo zrobili z Izbą Dyscyplinarną, nie byłoby tego problemu. I znowu,
to nie pan Ziobro. Nie jego koledzy, wiceministrowie, koledzy z partii poniosą tego konsekwencje, bo im jest super wygodnie w spółkach Skarbu Państwa, które będą dobrze przędły. Na tym stracą i ci, którzy mają firmy, i ci, którzy w tych firmach pracują. Na tym stracą polscy pracownicy. I samorządy. I samorządy. A pan Ziobro i pan Morawiecki będą się czuli świetnie i jeszcze będą snuli u pana Kurskiego propagandę sukcesu. Sądzi pani, że pan Morawiecki, jak to pani powiedziała, nie cofnie się, a właściwie pan Kaczyński nie każe mu się cofnąć o krok? No bo wiemy, że idealny przykład Lex TVN, anty-TVN, kiedy już dochodzi do naprawdę poważnego sporu, kiedy sytuacja jest już na ostrzu noża, no to nie raz i nie dwa, z ustawą o IPN tak było też chociażby, rząd się wycofywał. Czy tak nie będzie tym razem? Mam nadzieję, że tak będzie i mam nadzieję, że poprawią swoje błędy w prawie, ale ja niestety mam wrażenie, że oni są nieprzewidywalni. Mhm. Jak słuchałam pana Morawieckiego w Sejmie, kiedy mówił o stanie wyjątkowym, to tyle pogardy, nienawiści i agresji, jakiej wyrzucał w stronę opozycji, przy ustach przyzwoitego polityka paść nie powinno. A co pan Kaczyński zdecyduje, no tego nikt nie wie. To też jest pewna nieprzewidywalność. W interesie Polski jest, żebyśmy mieli i praworządne państwo, i dostęp do funduszy unijnych. To samo dotyczy zresztą pieniędzy dla samorządów, tych, które przyjęły strefy wolne, tak zwaną tą uchwałę o strefach wolnych od LGBT. Antyhumanitarne działanie, antyludzkie. I tak na dobrą sprawę, nawet w ich takim rozumieniu chrześcijaństwa, powinni się z tego wycofać. Ja nie wiem, czy pani widziała moją rozmowę z Michałem Wosiem wczoraj, tutaj taki cytat. Posłowie to pożyteczni idioci, posłowie opozycji. Odniósł się do Franka Sterczewskiego, do Klaudii Jachiry, do tych, którzy jego zdaniem próbowali łamać prawo i tak naprawdę robić pewne rzeczy tylko dlatego, żeby stanąć się w błysku fleszy. Jak nie ma się nic do powiedzenia, to się zaczyna obrażać ludzi. Jeżeli nie ma się możliwości wykonania rzeczy, które się powinno zrobić, czyli rzeczy przyzwoitych. Bo oczywiście kwestia obrony granic jest bardzo ważna, jest fundamentalna. Ale z drugiej strony jest też kwestia takiego minimum humanitaryzmu. Wysłania karetki, zobaczenia, czy ktoś nie potrzebuje zwykłej pomocy humanitarnej, rozpatrzenia sprawy po sprawie, przestrzegania chociażby konwencji międzynarodowych. Ale na to tylko stać PiS, że wyjdą wiceministrowie i nas poobrażają, a nie podejmą realnych działań. Ja nie wiem, jak oni się potem czują. Wszyscy się deklarują jako tacy wielcy katolicy, jak oni się czują potem w niedzielę, opowiadając o swojej wierze w Boga i w Jego miłość bliźniego. Tym bardziej, że stanowisko Episkopatu było takie, że trzeba tej pomocy humanitarnej udzielić. Dobrze, ale to już pieśń przeszłości. A propos tego stanu wyjątkowego na terenie przygranicznym, panie poseł, rozumiem, że Mariusz Kamiński, bo tak naprawdę on jako jedyny próbował wytłumaczyć przyczyny wprowadzenia tego stanu wojennego w sposób szczegółowy, nie przekonał. Bo to nie było przekonywujące. Padło wiele pustych słów. Faktycznie pan Kamiński zrobił to najbardziej sprawnie, najkulturalniej, no ale nadal meritum jest to samo. Rzeczpospolita po latach rządów PiS, 6 latach rządów PiS, jest krajem, któremu zagraża grupa 30 osób tak, że muszą powołać stan wyjątkowy. No nie, no zaraz manewry zapad, 200 tysięcy żołnierzy białoruskich, rosyjskich. Nawet w sytuacjach kryzysowych wpuszcza się media, wpuszcza się korespondentów wojennych, a z drugiej strony mamy pana prezydenta Dudę, który sam nie umie ogłosić tego stanu wyjątkowego, który zaraz idzie na mecz, a za chwilę w sytuacji absolutnie, jak oni mówią, kryzysowej. Manewry, zagrożenie, tysiące ludzi na granicach sprowadzanych przez Łukaszenkę. W co absolutnie wierzę, że tak się dzieje. Tylko po pierwsze wiedzą o tym od paru miesięcy, bo ta aktywność Łukaszenki była widoczna. Litwa zamykała się pod koniec lipca, na początku sierpnia. U nas 3 tygodnie później nie byliśmy przygotowani na to, co wiadomo, znaczy, było, że się wydarzy. My na 3 dni przed propozycją wprowadzenia stanu wyjątkowego byliśmy przekonywani, że wszystko jest pod kontrolą, więc to jest ta różnica chyba, tak Ale sądzę. Prezydent w takiej sytuacji naprawdę powinien jechać za granicę? To jest ten moment, kiedy składa się wizyty międzynarodowe? Stan wyjątkowy w kraju, zagrożenie bezpieczeństwa. Nawet mediów nie dopuszczamy, nawet korespondentów. Dlaczego pani zdaniem on nie pojawił się na posiedzeniu Sejmu podczas debaty tak naprawdę nad jego decyzją? No bo to był wniosek premiera, ale on to rozporządzenie musiał podpisać. Obstawiałabym, że meczyk, ale akurat nikt nie grał. Na nartach też ciężko pojeździć, może narty wodne. To jest bardzo niepoważne, co robi prezydent. On nie ma tak wielu zadań, ja patrzę na jego kalendarz aktywności, to tam raczej pustka i oddelegowane osoby. Myślę, że nawet nie wierzę, że mu było wstyd. Myślę, że tak jak u niego, może zaspał.
Zasypiał to kto inny akurat, tak, już tak się pani złośliwie. Ale tym razem udało mu się samemu wprowadzić. No dobrze, ale, już tak, ale tak zupełnie serio, bo naprawdę ja serio to pytanie stawiam. On nie chce, nie wie, nie ma ochoty? Nie wiem, może nie z Kaczyńskiego, to mu nie pozwolił. No to nie jest najbardziej pracowity prezydent. To nie jest mąż stanu. Jego aktywności są niewielkie, zazwyczaj bardzo bombastyczne i trochę o niczym. Chce pani powiedzieć, że Andrzej Duda to leń? Chcę pani powiedzieć, że mieliśmy w Polsce zdecydowanie bardziej pracowitych prezydentów. Nawet jeżeli żeśmy się z nimi nie zgadzali, to coś robili więcej. Zaraz będą wykazywali wielkie aktywności. Ale tak chociażby z szacunku, nawet jak nie do nas, do opozycji, to dla polityków PiS, którzy oklaskiwali stan wyjątkowy, powinien był przyjść. Z takiego szacunku urzędu do urzędu. A wierzy pani w to, że zawetuje ustawę Lex Anty-TVN? Bo pojawiały się już ze strony jego szefa gabinetu politycznego deklaracje. Dzisiaj Błażej Spychalski trochę mniej był jednoznaczny, ale to jest tak, że Andrzej Duda wykona polecenie, bo PiS musi i chce się z tego wycofać, czy Andrzej Duda będzie jednak próbował udowodnić, że jest prezydentem niezależnym? No, Andrzej Duda absolutnie wykona polecenie Kaczyńskiego. Pytanie, czy Kaczyński zamierza się cofnąć, czy nie. Mhm. Jeżeli Kaczyński zamierza się cofnąć, to Andrzej Duda dowie się, że ma zawetować. Jeżeli Kaczyński nie zamierza, no to się Duda dowie, że ma podpisać. Mhm. To niestety tak działa. Podobno ma nastąpić rekonstrukcja rządu, pani poseł. Wiadomo, że w sytuacjach bardzo trudnych dla polityków takie rekonstrukcje się robi ze względu na to, żeby złapać świeży oddech, trochę tlenu. No ale podobno nie będzie to rekonstrukcja szeroka. Kamil Bortniczuk, który odszedł od Jarosława Gowina, ma zostać ministrem sportu podobno. Po raz kolejny ten resort ma być oddzielony od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No wygląda na to, że opłaca się zawierać przyjaźnie z Prawem i Sprawiedliwością. Tylko wstyd. No ale patrząc na to, kto powinien odejść z ministerstw, no to dlaczego pan Czarnek zostaje na swojej funkcji, gdzie w szkole nadciąga naprawdę duży kryzys, zarówno tego, jak są dzieci uczone, czego są dzieci uczone, brakuje nauczycieli. Po pandemii nie jesteśmy w stanie wyjść z tego kryzysu, który mają i uczniowie, i nauczyciele, i generalnie polska szkoła. Pan Czarnek zajmuje się wyłącznie opowiadaniem o jakichś swoich fantazjach i ideologiach. No i ustawą, powinien która da większą władzę kuraktorom, bo minister, to też bardzo ważne. Nie, niesamowite, ale powinien oddać minister zdrowia, który może i świetnie wypada w mediach, ale nie jest w stanie zawalczyć o to, żeby ratownicy medyczni zarabiali godnie, żeby pielęgniarki położne i salowe zostawały w Polsce. Pani poseł, i tutaj muszę na chwilkę przerwać, dlatego że troszkę uprzedziła pani moje pytanie właśnie a propos ratowników medycznych, bo sytuacja jest tragiczna. To już chyba tak trzeba nazwać. No i mamy jakąś taką dość niesmaczną według mnie przepychankę medialną na Twitterze w sprawie umawiania się na spotkania. Pan minister mówi, że był umówiony. To chyba akurat szef rezydentów, bo mówi, że nie dostał żadnego zaproszenia. Potem proponuje spotkanie. Pan minister nie może. Trwa to nie wiadomo ile. Lądują śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na samym środku Warszawy, bo karetki nie jeżdżą. Kilkaset metrów od szpitala. Jest taka narracja, że ratownicy zaczynają zabijać ludzi. Zupełnie oburzająca. Niewiarygodne. Ja widziałam ratowników medycznych nieraz w akcji. Spotykałam, pracowałam z kilkoma ratownikami medycznymi przy ich działaniach. Mieliśmy też spotkania jako posłowie, posłanki. To są ludzie, którzy wykonują bardzo ciężką, bardzo niewdzięczną pracę. W czasie pandemii byli tymi absolutnie na pierwszej linii frontu. Bez tak naprawdę możliwości urlopu, bez możliwości odpoczynku. Często przerażenie o życie i bezpieczeństwo swoich rodzin. Niezadbanie o nich to skandal, a pan minister doskonale wie, że jeżeli jako minister chce negocjować ze związkowcami, to nie negocjuje zapraszając jedną osobę na Twitterze, bo to jest rozbijanie jedności protestujących, no, o to chodzi, prawda? Zarządzanie przez kryzys, tylko zaprasza delegację do spotkania i do rozmów. Ale przecież im nie o to chodzi. Oni mogliby dać te pieniądze, mogliby zabrać 2 miliardy z TVP i dać na ratowanie zdrowia. Mogliby to zrobić, tylko tego nie robią. Mogliby wstrzymać się chociażby z budową Pałacu Saskiego czy CPK, żeby ratować życie, a tego nie chcą zrobić, bo uważają, że jeszcze doduszą kolejnych ludzi pracy. Ja słucham, tylko to już właśnie. Jest niemożliwe. Mówili im tyle razy, niech jadą. Mhm. No to oni mówią, no chcemy też jakoś żyć. Godnie, mamy rodziny, dzieci.
Poseł, tutaj odszukałam na Twitterze, Jan Mosiński, znany pewnie pani. To ten tak. Z wyrokami za hejt w internecie, o ile mnie pamięć nie myli. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad tym, aby zwiększyć finansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od 15 roku budżet Ratownictwa Medycznego został zwiększony o 30%. To prawie 600 milionów dodatkowych środków, a od 2019 przekazaliśmy środki na zakup 421 ambulansów. Problem w tym, że ambulans sam nie pojedzie, ani nie zrobi resuscytacji krążeniowej. Ambulans sam nie pojedzie. Trzeba inwestować w ludzi i trzeba tych, których mamy świetnie wyszkolonych, przytrzymać, żeby z nami zostali. A jak oni im arogancko mówili, niech jadą i kompletnie się nie przejmowali tym, w jakich warunkach pracują, kiedy zabierano im dodatki i dawano oklaski, co było absolutnie oburzające, wtedy trzeba było pomyśleć. A teraz ciężko się dziwić ludziom, że mają rodziny, chcą przeżyć. No dobrze, a nie sądzi pani, że rząd tą swoją narracją pokieruje tak, że ludzie zaczną się buntować wobec tych grup społecznych, które protestują, wobec ratowników medycznych, wobec nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, związkowców, rolników, bo tu się szykuje nam prawdziwa jesień ludów za chwilę. Tak, każdy z nas ma obok siebie, w rodzinie, kogoś bliskiego, znajomego, kto pracuje w szpitalu. Jako lekarz, jako pielęgniarka, ratownik medyczny, każdy z nas zna nauczycieli chociażby swoich dzieci. Nie da się nienawidzieć wszystkich, nawet PiS nie jest w stanie nienawidzieć wszystkich, tylko każdy widzi, jak rosną ceny, jaka jest galopująca drożyzna i gdzieś rządzący przegrzeją za chwileczkę. Oni mogli kierować niechęć na pojedyncze grupy, ale teraz narosło im problemów. To nie jest tak, że już teraz naszczują na osoby nieheteronormatywne i ludzie się tym zajmą, bo każdy widzi, że jego ciotka nauczycielka, jego sąsiadka pielęgniarka mają fatalnie, bardzo dużo pracują, szczególnie po pandemii. Mm-hmm. To pani poseł, jeszcze jedna sprawa. A propos tego, bo mówi pani, że rząd za chwilę przegrzeje, a na razie rząd po raz pierwszy od dawna zyskuje w sondażach. Traci Koalicja Obywatelska. Ja jestem, jako niedoszła socjolożka, bardzo sceptyczna, jeśli patrzę na sondaże. Lubię widzieć trendy. I faktycznie oczywiście rządzący na tej takiej fali wzbudzenia strachu przed wojną, przed konfliktem zbrojnym zawsze wzrasta. Zobaczymy, jak będzie. Widzę, jak pracują nasze posłanki, posłowie. Widzę, jakie jest poruszenie też wśród ludzi. Na kampusie spotkam masę młodych ludzi z bardzo różnym spektrum poglądów. Kampus pomógł notowaniom koalicji, czy wprost przeciwnie? Wie pani, o co pytam? Myślę, że szereg kontrowersji, które tam się pojawiły. Myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia. Myślę, że te emocje, które gdzieś żyją w bańce, że ktoś coś powiedział, wygłosił takie zdanie, gdzieś wstrząsają, ale ktoś, kto nie jest zwolennikiem PiS-u, szczególnie teraz, widząc, co PiS robi, nagle nim nie zostanie, bo mu się nie spodobały jakieś słowa. A z drugiej strony, może opozycja wreszcie musi rozmawiała być konkretna. Pani ze Sławomirem Nitrasem, żałuje tych słów o piłowaniu katolików, choć ja to odebrałam raczej jako piłowanie hierarchów, nie katolików, ale okej, okay, to już nie jest kwestia interpretacji. Ja słuchałam tego wystąpienia, ostre, młodzież absolutnie zachwycona, bo uważają wszyscy, że przywileje, jakie ma Kościół instytucjonalny, dotyczące zarówno Ale rozmawiajmy o treści. Forma też jest ważna, pani posła, dobrze, że pani o tym wie. Ale rozmawiajmy o treści. Kościół rzymskokatolicki w Polsce, szczególnie w czasach rządów PiS, ma gigantyczne przywileje, a tylko niewielu ma sumienie chociażby stanąć w prawdzie w kwestii pedofilii, czy w kwestii nadużyć, czy w kwestii wielkiego bogactwa, nieporównywalnego z tym, jak żyją zwykli ludzie. I pewno trzeba też o tym sobie powiedzieć, że takie relacje państwo-kościół są nie do przyjęcia. Można oczywiście się zastanawiać, czy to, czy inne słowo. Zresztą widać, jak sekularyzacja polskiego społeczeństwa postępuje w tempie już geometrycznym niemalże, co się dzieje z uczestnictwem dzieci w lekcjach religii. No to jest odbicie tej sytuacji. Uleganiu ale ja jednak się upieram i zapytam panią o tę formę. Czy to była przesada, czy nie? Myślę, że to była emocja. Sławomir Nitras jest praktykującym katolikiem i patrzył z innej perspektywy. Ja, ateistka, mogę powiedzieć w ten sposób. I będzie to uznane może za atak. Jeżeli mówi ktoś z wewnątrz, no to jest jednak głos troski. A forma? No każdy z nas ma różne retoryczne formy. Chciałabym mieć wokalną formę taką, jaką miał wtedy. Nie jest źle. Docieramy do końca, pani poseł, więc naprawdę duże słowa uznania. Teraz przykro mi, no ale muszę poruszyć z panią ten wątek jeszcze. Antoni Macierewicz w końcu w ubiegły weekend podobno zaprezentował ostateczny raport podkomisji smoleńskiej. Wszystko odbyło się pod tytułem Prawda o Smoleńsku, polską racją stanu.
No i czego się tam dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że raport ma 300 stron. Co prawda na stronie tej oficjalnej nie ma ani słowa o tym raporcie, ale jednak no, dziennikarze działają i dowiadują się, jak mają się sprawy. Macierewicz miał opowiadać o zebranych eksplozjach, w prezydenckim Tupolewie, o tym, że samolot najpierw miał wysadzone lewe skrzydło, potem centropłat, że wszystko jest we wnioskach raportu, że nie wyklucza się większej liczby eksplozji, że znaleziono heksagen, trotyl, pentryp i tak dalej, i tak dalej. Aha, i jeszcze padło jedno słowo, że prawdopodobnie Tupolew został uszkodzony podczas remontu przed tym lotem. Co by pani dzisiaj powiedziała Antoniemu Macierewiczowi i czy cieszy się pani, że ten raport już został opublikowany i temat się skończy? Czy pani zdaniem on się nie skończy? No przecież to jest dla Macierewicza być albo nie być, opowieści o Smoleńsku. My żeśmy tego raportu nie widzieli. Ja nie umiem komentować dokumentu, którego nie znam, którego po prostu, że potraktowani zostaliśmy jako jakieś osoby drugiej kategorii, bo z tego, co słyszałam, to niektóre rodziny PiS związane z osobami, które zginęły, związanymi z PiS, były informowane o pracach tej podkomisji, o elementach raportu. Do nas się nikt nie odezwał, nikt nam niczego nie przysłał. I to już jest oburzające. No, ale może z drugiej strony lepiej, bo nie musimy w tym momencie mieć takiego narastającego obrzydzenia, jak na śmierci, jak na cierpieniu, jak na narodowej traumie. Jeden facet robi politykę, a kilku jeszcze robi skok na kasę publiczną. To jest absolutnie obrzydliwe. Ja Antoniemu Macierewiczowi w tej sprawie nie mam do powiedzenia absolutnie nic, bo nie uważam, że był człowiekiem, z którym warto rozmawiać akurat o tym. Bo to, co zrobił, było cyniczne i wyrachowane. A te wszystkie opowieści słyszeliśmy od wielu lat. To, co oni robili. Za ciężkie publiczne pieniądze, których zresztą 20 milionów złotych, nieoficjalnie mówi się, że tyle nie chcą ujawnić ile. Nie chcą ujawnić ile. Niektórzy się wstydzą podpisać, niektórzy odchodzą z tej podkomisji, a Macierewicz siedzi w drugim rzędzie sejmowym i się śmieje. Śmieje się nam w twarz. I cały czas taką obraża to wszystko, co żeśmy przeżywali, my wszyscy. Bez względu na to, czy zmarły pani nam osoby za bliskie, za każdym razem taka informacja, czy jeżeli dziennikarz zapyta panią o tego typu sytuację, o jakieś słowa Macierewicza, czy o raport smoleński, to w pani na nowo to wszystko odżywa? To jest tak, że takie działania, jak na przykład Antoniego Macierewicza, nie pozwolą pani, no zapomnieć to się nie da, ale no, jakoś wyciszyć tego wszystkiego, no to już będzie... Antoni Macierewicz nie ma takiej mocy, żeby zabrać nam pamięć, wspomnienia. Ma tylko taką moc, żeby pomyśleć sobie o tym, jak obrzydliwi i cyniczni potrafią być ludzie, żeby osiągnąć swój polityczny sukces. W nagrodę za to, co Macierewicz robił, ma świetne miejsce na liście wyborczej i nienaruszalną pozycję. Za to, co zrobił z polskim społeczeństwem, to nie chodzi o nas. My mamy swoją pamięć. Każdy z nas pamięta osoby, które kochał, znał, lubił. On nam tego nie jest w stanie zabrać. Natomiast on w stanie jest nam, Polkom i Polakom, pokazać, do jakich obrzydliwości mogą posunąć się politycy. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Przepraszam za głos. Nie, naprawdę. Miałam od widzów przekazać wyrazy uznania także, naprawdę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę się kurować. Podobno witamina A plus E jest dobra na problemy ze strunami głosowymi. Już pani w aptece dała mi leki, biorę. Obrzydliwe podobno, tak? Absolutna masakra, ale proszę państwa, dbajmy o zdrowie. Ja musiałam wstać do sejmu, to efekt. Właśnie, dobrze. Dużo zdrowia w takim razie. Barbara Nowacka, raz jeszcze dziękuję. Za chwilę państwa gościem mecenas Michał Wawrykiewicz. Rozmawiać będziemy, rzecz jasna, o sporze z Unią Europejską, sporze polskiego rządu z Unią Europejską, ale wcześniej jeszcze przypomnijmy sobie bardzo mocne słowa, w których komentował wczoraj Zbigniew Ziobro decyzję Komisji Europejskiej, a już za chwilę pan mecenas Wawrykiewicz. Decyzja zakomunikowana przez jednego z komisarzy jest kolejnym przejawem agresji Komisji Europejskiej wobec Polski, próbą ograniczenia naszej suwerenności i zamachu na polski porządek prawny poprzez tego rodzaju decyzje procesowe. Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma prawa ingerować w sprawy ustrojowego organizowania sądownictwa przez kraje Unii Europejskiej i wynika to nie tylko wprost z litery traktatów unijnych, ale wynika to również wprost z orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych wielu krajów Unii Europejskiej. Przypomnę tu tylko polskie orzeczenia w tym zakresie, polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ale też niemieckiego
Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, żeby nie było wątpliwości, że to tylko polski Trybunał stoi na takim stanowisku, czy całkiem niedawno rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli istotą prawa europejskiego jest to, że czynniki polityczne nie powinny uczestniczyć w wyłanianiu, w żaden sposób, w wyłanianiu sędziów, no to jak wytłumaczyć fakt, że Komisja Europejska toleruje w pełni, akceptuje wyłanianie sędziów do niemieckich trybunałów federalnych, gdzie, jak wykazałem, udział czynnika demokratycznego, czyli politycznego, jest znacząco większy, jest wyłączny w tym sensie, znacząco większy niż w Polsce. Mecenas Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, padły słowa takie. Agresja, hipokryzja, szantaż, wymuszenie, wojna hybrydowa, spór polityczny, a nie prawny. To wszystko z ust Zbigniewa Ziobry, podczas gdy polski rząd próbuje porozumieć się z instytucjami unijnymi a propos uruchomienia mechanizmu pieniądze za praworządność i w sytuacji, kiedy Komisja Europejska zwraca się do TSUE, aby nas ukarać za niewykonanie orzeczenia dotyczącego Izby Dyscyplinarnej. W jakim momencie my, pana zdaniem, w tej chwili jesteśmy, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie w ramach struktur unijnych? Jeśli chodzi o ministra sprawiedliwości, to chyba nic nowego. Co najwyżej dobór słów, nieco inny, ale retoryka jest dokładnie taka sama. No ale jakby to powiedziała młodzież, idzie po bandzie, nie wycofuje się nawet o krok. No zdecydowanie, tak. Natomiast widzimy po determinacji i konsekwencji Komisji Europejskiej, że żarty się skończyły. Komisja Europejska jako strażnik traktatów musi doprowadzić do wykonania przez Polskę tych orzeczeń. I odpowiadając na pytanie wprost, gdzie jesteśmy w tych strukturach, my nadal jesteśmy formalnie w strukturach unijnych, na pewno jesteśmy państwem już mocno zmarginalizowanym, jeśli chodzi o decyzyjność w Unii Europejskiej. Nikt nas się już nie pyta o zdanie, tak jak jeszcze kilka lat temu byliśmy tym bardzo ważnym partnerem, jednym z najważniejszych państw Unii Europejskiej, które również uczestniczyło w procesie decyzyjnym. Teraz na pewno takim państwem nie jesteśmy, więc ta marginalizacja to jest taki nieformalny polexit nasz. A drugi element, który jest bardzo istotny dla nas, dla obywateli, dla wszystkich, to jest no, potencjalna szkoda finansowa, która nas może dotknąć, czyli... I to dwunastu, bo chodzi i o karę, i o zamrożenie środków unijnych. Tak jest. No i jeszcze za chwilę będzie trzeci element, czyli ten nowy mechanizm warunkowości, fundusze za praworządność. Czyli możemy nie dostać ogromnego funduszu odbudowy. To są dziesiątki miliardów albo nawet setki miliardów, jeśli przeliczymy na złote. Mogą być kary ogromne przez TSUE nałożone, no i za niedługo ten mechanizm, o którym powiedziałem, może być uruchomiony po dokonaniu kontroli przez TSUE. Także... No panie mecenasie, tylko problem polega na tym, że to jest po pierwsze sprawa bardzo skomplikowana. W związku z tym niewielu ma czas na to, żeby bardzo mocno się w nią zagłębiać, sprawdzać, czy rzeczywiście to, co mówią rządzący, jest prawdą, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi na przykład Zbigniew Ziobro, Niemcom wolno więcej niż nam. To są takie hasła, które do wyobraźni społecznej trafiają bardzo szybko i się w niej zakorzeniają. Więc teraz pytanie, czy możemy podczas tej naszej rozmowy dziś obalić kilka tych mitów, jeżeli one są mitami. No bo Zbigniew Ziobro wczoraj na konferencji prasowej, wcześniej wiceminister Woś, z którym rozmawiałam, mówił właśnie o Niemcach, że oni mają właściwie taki sam sposób wyboru sędziów, a Unia Europejska, Komisja Europejska czepia się nas, a nie Niemców, bo Niemcom wolno więcej. No więc jak to jest, panie mecenasie? Wbrew pozorom, to nie są takie trudne sprawy do wyjaśnienia. Ten pierwszy zarzut, który pada ze strony rządzących w stosunku do Unii Europejskiej, to jest taki, że nam wolno całkowicie swobodnie kształtować funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, strukturę, administrację i tak dalej. I to jest prawda. Można kształtować, każdy kraj członkowski może sobie dowolnie ukształtować wymiar sprawiedliwości. Mogą być sądy okręgowe, rejonowe, może być 7 instancji, dowolnie. Byleby spełniały jeden podstawowy warunek. Sądy muszą być niezależne od władzy, a sędziowie muszą być niezawiści, czyli nikt nie może na nich wpływać, nie może być tak, jak teraz jest w Polsce, że jest system dyscyplinarny, który
jest zarządzany przez ministra sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Tak nie może być. I o tym mówi Trybunał Sprawiedliwości. Ale przecież jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która decyduje, jak wyglądają prace Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej, że my jako politycy nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Oczywiście to nie jest prawda, dlatego że Izba Dyscyplinarna jest powołana przez Krajową Radę Sądownictwa, tę nową, ukształtowaną kilka lat temu. I to jest to źródło grzechu, które powstało, które zostało ukształtowane w 2018 roku. I teraz odnosząc się do tego, czy systemy w Niemczech, czy Hiszpanii, tu Sebastian Kaleta jest wiodący w tym, powtarza ten argument. I to nie jest oczywiście prawda. To jest tak, że zarówno w Niemczech, zacznijmy od Hiszpanii. W Hiszpanii rzeczywiście funkcjonuje Rada Sądownictwa, taka jak w Polsce Krajowa Rada Sądownictwa, tyle tylko, że ona wcale nie jest wybierana w taki sposób jak w Polsce. Na końcu decyzję podejmuje parlament, czyli Cortezy, zatwierdza członków tej Rady Sądownictwa, ale w procesie jej wyboru uczestniczą i mają kluczowe znaczenie środowiska sędziowskie. To one dokonują tej selekcji. To jest zatwierdzają politycy, ale zatwierdzają kandydatów wybranych przez środowiska sędziowskie, przez Sąd Najwyższy. A Niemcy? Tam bardzo wysokie jeszcze. A jeśli chodzi o Niemcy, to mamy zupełnie inny system, dlatego że tam nie ma Rady Sądownictwa i sędziowie są wybierani w znakomitej większości na poziomie landów, czyli krajów związkowych. I tam jest po pierwsze zupełnie inny, często zupełnie inna konfiguracja polityczna niż na poziomie federalnym, czyli są inne partie rządzą w landzie, aniżeli na poziomie federalnym. I nie minister sprawiedliwości ma jedyną funkcję, czy jedyną kompetencję do wyboru sędziów, tylko wcześniej oni są wybierani, selekcjonowani również przez środowiska sędziowskie, przez środowiska adwokackie. Jest specjalna komisja wyborcza, która uczestniczy w tym procesie i po prostu na końcu jest zatwierdzany taki kandydat przez ministra sprawiedliwości landowego, który jest, może być przedstawicielem zupełnie innej partii niż minister sprawiedliwości na poziomie federalnym, ale wcześniej oni są zaakceptowani przez środowiska sędziowskie. Nieporównywalne absolutnie. Dobrze, to teraz tak, panie mecenasie, wrócę jeszcze do pierwszego punktu naszej rozmowy. W jakim momencie my jesteśmy? To znaczy, czy oczywiście nie jest pan politykiem, ale jak sądzę, ma kontakt z ludźmi, którzy zasiadają w instytucjach unijnych, chociażby na to, ze względu na to, że bardzo mocno działa pan w inicjatywie Wolne Sądy. Sądzi pan, że te nastroje są takie, że rzeczywiście to jest ostatni dzwonek na to, żeby rząd wycofał się ze swoich decyzji, bo do tej pory nie dotrzymywał terminów, unikał odpowiedzi albo dawał te odpowiedzi nieprecyzyjne według instytucji unijnych, według ludzi pracujących w instytucjach unijnych. Jak to będzie teraz wyglądało pana zdaniem? Czy Prawo i Sprawiedliwość już będzie szło na ścianę, kontynuując swoje reformy, powiedzmy to w cudzysłowie, czy jednak będzie ten krok wstecz, albo i nawet dwa? Z punktu widzenia Brukseli, instytucji unijnych, to ja obserwuję absolutną już determinację, że przyszedł ten moment taki, kiedy po kilku latach bardzo łagodnej jednak polityki Komisji Europejskiej i dawania czasu polskim władzom, żeby jednak zaprzestały tego kursu antyunijnego, no przyszedł ten moment, kiedy trzeba wymóc przestrzeganie porządku, europejskiego porządku prawnego i Komisja to robi. Nie będziemy mieli zatwierdzonego Krajowego Planu Odbudowy, jeśli dalej będzie funkcjonować taki system bezprawia w wymiarze sprawiedliwości, jaki jest. Nie będziemy i będziemy mieli najpewniej ogromne kary finansowe zasądzone przez SUE. Bardzo, okej, to ja od razu odpowiadam, przepraszam, wchodzę słowo. Minister Ziobro mówi, że Polska nie powinna płacić kar, które są zarządzone w sposób nielegalny. No tak, tylko że minister Ziobro nie ma żadnego wpływu na to, że te kary będą ściągnięte przez Unię Europejską, bo chociażby będą mogły być potrącone z tych środków, które mają być wypłacone Polsce, więc no to albo jest jakaś ignorancja prawna, bo system egzekucji kar finansowych zatwierdzonych czy zasądzonych przez Trybunał Sprawiedliwości, z tym Unia Europejska nie będzie miała akurat żadnych problemów. Natomiast czy władze obecne będą dalej szły na ścianę, to wydaje mi się, że w obozie rządzącym jest pewien rozłam. Jest to skrzydło takie bardzo radykalne, które reprezentuje Ministerstwo Sprawiedliwości. No i jest takie skrzydło, które by się chciało w jakiś sposób przynajmniej pozorny porozumieć z Unią Europejską tylko po to, żeby dostać pieniądze, żeby Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony, żeby te miliardy popłynęły do Polski. No, najlepiej w sposób niekontrolowany, tak żeby nie było niezależnych sądów, żeby nie mogły kontrolować wydatków dokonywanych przez
przez polskie władze właśnie z tych funduszy, więc mogą być czynione pewnego rodzaju koncesje, czyli na przykład likwidacja Izby Dyscyplinarnej, ale w to miejsce, zresztą pan Kaczyński zapowiedział, że w to miejsce powołany zostanie inny organ, quasi-organ. Taka trochę zabawa w kotka i myszkę. Absolutnie, absolutnie nie ma to nic wspólnego z rzeczywistą wolą wykonania europejskich wyroków, bo taką rzeczywistą wolą to obserwujemy. No dobrze, w innych panie mecenasie, krajach. A jeśli zwrócimy uwagę na to, że pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest pani Małgorzata Manowska. To się nie zgodzę. Bo pani Małgorzata Manowska została powołana no, na to stanowisko w sposób wadliwy. To jest drugi wątek, ale no tak, ona w tej chwili teoretycznie, przynajmniej twierdzi, według rządu, twierdzi, znaczy ona twierdzi, że jest, premier twierdzi, że jest, tak. Mało tego, twierdzi, że to od niej w tej chwili zależy tak naprawdę, co się wydarzy z Izbą Dyscyplinarną. No wiemy, że ona częściowo ją zamroziła, w cudzysłowie tak powiedzmy, no bo w tej chwili, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to jest chyba tak, że nowe sprawy dyscyplinarne nie są już przyjmowane, ale na wokandę w dalszym ciągu trafiają te wcześniej zgłoszone. Tak to Izba wygląda. Dyscyplinarna pracuje pełną parą. Rzeczywiście te nowe wpływające sprawy są chowane do szuflady pani Manowskiej, a to oznacza, że nawet w takich niepolitycznych sprawach nie ma dostępu do sądu. Czyli w normalnych sprawach dyscyplinarnych, które powinny trafić do sądu, czyli do Izby Karnej Sądu Najwyższego, one nie są rozpoznawane. Ale sądzi pan, że akurat Małgorzata Manowska tutaj swojej taktyki nie zmieni, bo przecież już kilka razy mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy ona nawet w bardzo oficjalny sposób krytykowała ministra sprawiedliwości. No, jej stanowisko jest dość chwiejne, bo pamiętamy, że zaraz po tych orzeczeniach lipcowych Trybunału Sprawiedliwości powiedziała, że wszystko jest okej z Izbą Dyscyplinarną, że może pracować, że nie widzi żadnych zastrzeżeń co do niezależności. Potem powiedziała, że jednak te nowe sprawy schowa do szuflady, więc to jest absolutnie niepoważne to, co pani Manowska robi. Pani Manowska jedną rzecz, którą powinna zrobić, to natychmiast wyprowadzić się z budynku przy Placu Krasińskich z Pałacu Sprawiedliwości i zaprzestać wykonywania jakichkolwiek czynności. No dobrze, tylko teraz wygląda na to, że utknęliśmy w jakimś martwym punkcie. Gdzie pan jest w stanie dopatrzeć jakiejś nadziei na rozwiązanie tej sytuacji? Jeśli spojrzymy z perspektywy czasu, tych ostatnich 3 lat, kiedy ta intensywna batalia o praworządność na poziomie europejskim się odbywa, to jesteśmy bardzo, bardzo do przodu w stosunku na przykład do 2018 roku i mamy przede wszystkim cały szereg orzeczeń trybunałów i TSUE i ETPC. Rząd nie respektuje, ale proszę zwrócić uwagę, że sądy je wykonują. I to jest kwestia podstawowa. Teraz coraz więcej sędziów w sądach powszechnych wykonuje wyroki europejskich trybunałów. Czyli krótko, to jest trzecia władza, pamiętajmy. Wyroki TSUE ma wykonać każda z władz. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Władza sądownicza wykonuje te wyroki, czyli są uchylane wszelkie orzeczenia wydawane przez neosędziów powołanych przez neo-KRS. Izba Dyscyplinarna nie jest uznawana za organ sądowy przez sądy powszechne. Oczekuję, że niedługo Sąd Najwyższy również w tej sprawie się wypowie, czyli również zajmie stanowisko w tym zakresie. Więc ja sobie wyobrażam sprawę zero-jedynkowo. Tu nie ma koncesji w sprawie praworządności. Albo mamy praworządność, albo jej nie mamy. Wszystkie nominacje dokonane przez neo-KRS muszą być uznane za nieważne. Wszystkie orzeczenia z kolei wydane przez tych neosędziów w imię odpowiedzialności państwa, w imię zasady bezpieczeństwa obrotu prawnego i w imię bezpieczeństwa prawnego obywateli muszą być niestety uznane za ważne, ale z kolei wszyscy obywatele powinni mieć, wszystkie strony, które uczestniczą w sprawach sądowych, powinny mieć w jakimś określonym terminie, krótkim, pół roku, rok, powinny mieć możliwość podważenia tych orzeczeń wydanych przez nielegalnych sędziów. No dobrze, ale z drugiej strony, panie mecenasie, sędzia Tuleja czy sędzia Juszczyszyn do pracy wrócić nie mogą i nie mogą orzekać. Tak jest. I tutaj jest to odpowiedzialność odpowiednio, jeśli chodzi o sędziego Juszczyszyna, to pana sędziego Nawackiego, który nie dopuszcza go do pracy mimo orzeczeń TSUE, ale też mimo orzeczeń sądów polskich. No to, i to prawomocnych orzeczeń Sądu Bydgoskiego. I jest sędzia z HAB w Warszawie, który nie dopuszcza. Czyli no tak, mamy orzeczenie sądu i co? I nadal nic. Nikt się nim nie przejmuje. Nic, ale to już długo nie potrwa. Ja jestem absolutnie przekonany, że ci sędziowie już niedługo wrócą do pracy, dlatego że rządzący będą musieli się w jakiś sposób, a jednak prezesi nominowani przez ministra sprawiedliwości i pan Nawacki, i pan Schab,
są no, absolutnie zależni od ministra sprawiedliwości i wykonają koniec końców to, co z centrali napłynie, jaki przekaz napłynie. W związku z czym myślę sobie, że w ramach takiej koncesji w stosunku do Unii Europejskiej zarówno sędzia Tuleja, jak i sędzia Juszczyszyn wrócą do orzekania, w co głęboko wierzę. A jeszcze jedna sprawa. Jak w tej chwili zmieniło się sądownictwo z punktu widzenia obywatela? Bo Zbigniew Ziobro przez cały czas mówi, że gdzieś tam jest blokowany, gdzieś tam jest hamowany, jeżeli chodzi o zakończenie tej reformy i że dlatego prawdopodobnie obywatele nie widzą jej efektów. Inni z kolei twierdzą, przeciwnicy Zbigniewa Ziobro, konkurenci polityczni, że tu chodziło po prostu o ręczne sterowanie i polityczne sądownictwo, a nie o ulżenie obywatelom. Czy rzeczywiście jest tak, że w tej chwili dłużej my, zwykli obywatele, czekamy na przykład na swoje... To wynika, wprost ze statystyk, zresztą publikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ciągu między 2015 a 2020 rokiem średnia długość rozpoznawania spraw w polskich sądach wydłużyła się o 67%. Także to jeśli chodzi o skuteczność tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. No, mówiąc wprost, ta reforma, tak zwana reforma wymiaru sprawiedliwości nie zrobiła nic, aby poprawić funkcjonalność sądu, szybkość rozpoznawania spraw, dostęp do sądu, uproszczenie procedur itd., itd. Nic. Jedyne, co te zmiany uczyniły, to podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej. No dobrze, a Zbigniew Ziobro w dalszym ciągu mówi, trzeba tę reformę sądownictwa dokończyć, to jest cytat, tak aby ona w przyszłości przynosiła efekty, nie bacząc na to, co mówi Komisja Europejska. No nie możemy nie baczyć na to, co mówi Komisja Europejska, nie możemy nie baczyć na to, co mówi Trybunał Sprawiedliwości, bo jesteśmy państwem członkowskim nadal Unii Europejskiej i obowiązuje nas europejski porządek prawny. A zatem Komisja Europejska, która ma absolutnie rację, bo mówi jedyne to, co na początku, o czym rozmawialiśmy, czyli polski wymiar sprawiedliwości musi odpowiadać europejskiemu porządkowi o tyle, że sądy muszą być niezależne. Nie może na nie wpływać żaden polityk. Sędziowie muszą być niezawiśli. Nie może ścigać go funkcjonariusz partyjny powołany przez ministra sprawiedliwości. No nie może tak być, bo wtedy mamy sądy tureckie bądź białoruskie. Jeszcze jedna sprawa, bo minuta nam została. Jak będzie odebrane to, że premier Morawiecki mówi, nie wycofam wniosku, który został złożony do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie orzeczenia wyższości prawa krajowego nad unijnym? To tylko pogorsza sprawę z punktu widzenia optyki brukselskiej, dlatego że prymat prawa europejskiego nad prawem krajowym jest jednym z fundamentów funkcjonowania. Nad ustawami, żebyśmy byli precyzyjni, bo nie nad konstytucją. Nad ustawami, absolutnie. Jest jednym z fundamentów funkcjonowania Unii Europejskiej. Gdyby tak nie było, to każdy kraj czyniłby sobie dowolnie. Nie wiem, o czym jest dyskusja, bo fakt, że naszej konstytucji z 97 roku można zarzucić wiele nieścisłości i luk, ale akurat kwestia hierarchii prawa jest tam napisana bardzo, bardzo wyraźnie. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że to jest wykreowany problem, standard niezależności sądownictwa w polskiej konstytucji i w traktatach europejskich, w karcie praw podstawowych jest absolutnie taki sam. Sądy mają być niezależne i zgodnie z konstytucją, i zgodnie z traktatami, więc ten wniosek premiera do atrapowego Trybunału Julii Przyłębskiej absolutnie nie ma sprawnego punktu widzenia. Ale ja mam wrażenie po tej naszej rozmowie, nie, może się mylę, że pan jest optymistycznie nastawiony mimo tych ciężkich dział wytoczonych przez Komisję Europejską. Tak, absolutnie tak, dlatego że uważam, że system kontroli na poziomie unijnym i poziomie sądowym unijnym tych naszych rujnujących wymiar sprawiedliwości zmian dokonanych przez obecną władzę przynosi efekty. Widzimy to, że władza nasza jest pod ścianą i musi się wycofać z tych szkodliwych dla polskiego wymiaru sprawiedliwości zmian. I koniec końców tak się stanie. Ja w to głęboko wierzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mecenas Michał Wawrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy. Państwa dziękuję gościem, bardzo. Gościem Super Raportu. Dużo zdrowia i siły życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki i do zobaczenia. My też już żegnamy się. To wszystko w dzisiejszym Super Raporcie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa kłania się Państwu bardzo nisko. Wracamy oczywiście jutro o godzinie 8.57, także proszę o nas nie zapomnieć. Dobrego, słonecznego, pięknego, letniego dnia Państwu życzę. Do jutra. Teraz już raport z anteny. Marta Kiermasz i Paweł Donsbach.
Tragedia w fabryce amunicji. To w Skarżysku Kamiennej zginęła jedna osoba. Za chwilę też ważne informacje z dróg. Aż 9 samochodów zderzyło się w Wielkopolsce. A na Śląsku spore problemy na A1. Dachował tam dostawczak. Czy uda się wygrać przed polskimi piłkarzami? Bardzo trudne zadanie. Wieczorem w Warszawie zmierzą się z Anglikami. Na początek tragiczny wypadek w fabryce Mesko w Skarżysku Kamiennej. Zginęła 41-letnia kobieta. Wiadomo, że doszło do wybuchu w miejscu, gdzie produkowana jest amunicja. Trwa akcja służb. Będzie też powołana komisja wypadkowa, która zbada wszystkie okoliczności zdarzenia. A to już drugi w tym roku wypadek, który wydarzył się właśnie w tej fabryce. W kwietniu także doszło do wybuchu, w którym zginęła pracownica. Policja wyjaśnia przyczyny. 9 samochodów zderzyło się na drodze krajowej nr 92 w Swadzimiu pod Poznaniem. Od rana tworzyły się tam ogromne korki. Na szczęście w wyniku tej kolizji żadna z osób nie została ranna, również nie ma utrudnień w ruchu. Pojazdy te zaparkowane są na poboczu. Mówiła nam Marta Mróz z poznańskiej policji. A utrudnienia są teraz na Śląsku na autostradzie A1 na wysokości Knurowa. Dachował samochód dostawczy. To na jezdni w kierunku Gorzyczek i Ostrawy. Według wstępnych informacji prawdopodobnie jedna osoba została ranna. A teraz pytanie, czy rząd wprowadzi korzystne dla przedsiębiorców zmiany podatkowe w Polskim Ładzie? Dziś podczas posiedzenia Rady Ministrów mają zapaść ostateczne decyzje w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą wyniesie niespełna 5 zamiast 9%. Rzecznik rządu Piotr Miller potwierdza, że korekty są bardzo prawdopodobne. W niektórych obszarach składki zdrowotnej, jak i kwestii podatku minimalnego tak w praktyce dla spółek. Natomiast takie decyzje, jeżeli będą podjęte, to dopiero na posiedzeniu. Rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie były jednym z głównych powodów konfliktu w obozie rządzącym. Ten zakończył się dymisją wicepremiera Jarosława Gowina i odejściem z porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy. I czas ponownie zatrzymać Anglię. Ale tym razem nie na Wembley, a na Narodowym w Warszawie. Polscy piłkarze wieczorem grają arcyważny mecz z Anglikami w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Ostatnie dwa spotkania eliminacji biało-czerwoni wygrali. Kibice liczą na podtrzymanie tej pasy. Z nami Marcin Procki. Marcinie, nie ma co ukrywać, to zadanie będzie bardzo trudne. Tak, zdecydowanie. Anglicy to przecież wicemistrzowie Europy. Są rozpędzeni. W eliminacjach wygrali wszystkie 5 spotkań i stracili tylko jedną bramkę. Co ciekawe, stracili ją w meczu z Polakami. W marcu graliśmy bez Roberta Lewandowskiego i przegraliśmy w Londynie 1-2. Gola strzelił wtedy Jakub Moder, który teraz podkreśla rolę naszego kapitana. Wtedy graliśmy bez lewego. Wiemy, jak jest dla nas ważny i ile znaczy dla tej drużyny, więc to jest na pewno duża wartość dodana dla nas. O atak możemy być więc spokojni. Gorzej wygląda ostatnia gra Polaków w obronie. Mecz z San Marino był 8 z rzędu, który reprezentacja skończyła z co najmniej jedną straconą bramką. Wszystkie bilety na to spotkanie zostały sprzedane. Pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45.